Śmierć Pretorian z rąk Kylo i Rey to bardzo kontrowersyjny temat. Dzisiaj omówimy zalety i wady Pretorian i dlaczego zginęli. Najpierw przyjrzyjmy się wyszkoleniu Pretorian. Wiemy na ten temat niewiele, jednak trzeba sobie przypomnieć, że Pretorianie nie mogli być szkoleni przez znakomitego szermierza, ponieważ Snoke nie używał miecza świetlnego ani żadnej takiej broni. Aczkolwiek niektórzy z nich walczyli na równym poziomie z Rey i Kylo, ale według mnie decydował o tym kolejny czynnik, czyli... uzbrojenie. Ochroniarze Snoke'a posiadali bardzo unikalne i różniące się od siebie uzbrojenie. Rey i Kylo byli przyzwyczajeni do walki z innymi mieczami świetlnymi, przez co byli nieco zaskoczeni. Uważam jednak, że opancerzenie Pretorian było zbyt bogate i utrudniało im to walkę z użytkownikami mocy, bowiem ich pancerze, że tak nie były odporne na miecze świetlne, ale istniały jeszcze dużo ważniejsze czynniki, rzadko dobrze rozwinięte w naszym społeczeństwie. Takie jak... inteligencja. Proszę, wytłumaczcie mi, dlaczego nie rzucają Rena swoją bronią? Równocześnie, tak samo jest z atakiem. Nie atakują go w jednej chwili. Ren nie jest tak silny mocą jak Rey. I nie dałby rady wytrzymać takiego ataku. Wydaje mi się, że gdyby Pretorianie znaleźli słaby punkt Rena w trakcie walki, spokojnie by go zabili. Ale Pretorianie byli uzależnieni od kolejnych czynników. Między innymi... oszołomienie. Jeszcze jakiś czas temu Ren był w pełni posłuszny Snoke'owi, na przykład w przebudzeniu mocy. Krótki czas po tych wydarzeniach Ren się usamodzielnia i zabija swojego mistrza w nieoczekiwanym momencie, szczególnie po słowach Snoke'a, a mianowicie o tym, że głównodowodzący widzi wszystkie intencje Kylo. Motywacje. Kylo był zmotywowany do pokonania Pretorian, by zająć stanowisko naczelnego wodza. Natomiast Pretorianie byli rozgoryczeni, a z drugiej strony chcieli się zemścić, przez co popełniali złe decyzje. Scenariusz. Rey i Kylo nie mogli wtedy umrzeć. A szkoda, bo wtedy Pretorianie zyskaliby od nas większy szacunek. Ja sądzę, że Pretorianie to bardzo ciekawe postaci, ponieważ są jedynymi z jedynych postaci Star Wars, które nie używając mocy walczyły na poziomie z użytkownikami mocy. I liczę, że zobaczę więcej takich postaci w The Rise of Skywalker. Ja dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do innych swoich materiałów. Tymczasem życzę miłego czwartku i do zobaczenia.